Panie premierze, jest to pana pierwsza oficjalna wizyta w powiecie olbrzyskim, pierwsze oficjalne spotkanie z mieszkańcami. Jakie są pana plany, nadzieje, tudzież oczekiwania związane z tym spotkaniem? Dla mnie każde spotkanie tego typu jest bardzo interesujące. Ja zjeździłem Polskę w ciągu ostatnich przeszło 20 lat, no bardzo dokładnie, ale rzeczywiście chyba poza incydentem, kiedy był tutaj jeszcze poseł Lasota z Porozumienia Centrum, teraz jest w IPN-ie, to tutaj nie byłem. Wtedy miałem tutaj jakieś krótkie spotkania, to panie nie mogą tego pamiętać, bo to było 20 lat temu. Takie spotkanie jest dla mnie ważne i dlatego, że mogę coś powiedzieć, ale także dlatego, że mogę się czegoś dowiedzieć. Mogę się czegoś dowiedzieć o życiu w Polsce, bo przecież ogromna większość Polaków mieszka poza wielkimi ośrodkami. Jest jakby troszeczkę zapomniana w naszej polityce, w polityce obecnego rządu. Polska jest zróżnicowana, można powiedzieć. No, nie traktuje się jej w sposób jednolity, nie traktuje się jej jako pewnej całości, tylko wyróżnia się pewne miejsca, pewne ośrodki. To zresztą znalazł wyraz w pewnej koncepcji metropolizacji Polski, koncepcji niezrównoważonego rozwoju, tak zwanego rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego, czyli najpierw ma być polaryzacja, koncentracja rozwoju, później dyfuzja, tak jak w biologii międzykomórkowo ten rozwój się miałby jakby rozchodzić, tylko nigdzie na świecie się to nie udało. Wszędzie, gdzie następuje taka koncentracja bogactwa i rozwoju w kilku środkach, ta reszta po prostu zaczyna funkcjonować coraz gorzej, jest degradowana. I stąd ta rozmowa jest ważna. Ja spotykam się tutaj w mieście, gdzie kiedyś był wielki zakład przemysłowy, dochodził do 7 tysięcy zatrudnionych, gdzie ten zakład, który tutaj jest jakby na tym terenie główny, jest dzisiaj zagrożony. Mówię o produkcji ołowiu, cynku. Wiadomo, że wyczerpują się zapasy, nie wiadomo, co będzie dalej, tam są różne kłopoty, o których państwo na pewno wiecie dużo więcej niż ja, no, ale ja też wiem, że jest kwestia inwestycji, które by po prostu tą ziemię zabezpieczały, jak się będzie zalewało kopalnie. Jest pytanie, co będzie z wodami gruntowymi. No są oczywiście te problemy, które występują w całej Polsce, ale tutaj na terenach szczególnie mocno zaludnionych są intensywne problemy z infrastrukturą, z tym, że mimo posiadania środków, mówię tutaj o środkach europejskich, no jakieś polskie państwo w obecnym kształcie nie daje sobie z tym wszystkim rady. No i są problemy zwijania się państwa, problemy oświaty, likwidacji szkół i w ogóle problemy oświaty, która nie jest w Polsce odpowiednio efektywna. Jest o czym rozmawiać oczywiście, są też kwestie służby zdrowia, emerytur. W każdym właściwie miejscu wygląda to troszkę inaczej i chciałbym się dowiedzieć z ciekawością, czekam na to, o co mnie będą pytali miejscowi mieszkańcy, no bo ja coś tam powiem, ale poza tym będą pytania. Czyli krótko mówiąc, cieszę się, że tutaj jestem i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście zawsze z pewnym napięciem czekam na to, ile będzie osób. Panie premierze, tak jak pan wspomniał, rząd proponuje nam rozwój państwa polskiego w oparciu o duże metropolie, mające być centrami gospodarczymi. Nie ma natomiast pomysłu na pobudzenie gospodarcze w małych miastach, takich jak Olkusz, Wolgrom czy Bukowno. I skutki tej polityki, co też pan już wspomniał w swojej wypowiedzi, zaczynamy odczuwać, wzrasta bezrobocie, notuje się ujemne saldo migracyjne, wydłużają się kolejki do lekarzy specjalistów, likwidowane są sądy. Jak pana zdaniem można przeciwdziałać upadkowi Polski powiatowej? Jakie konkretne działania Prawo i Sprawiedliwość można zaproponować? Po prostu trzeba przyjąć koncepcję zrównoważonego rozwoju, która nie jest złożona ze słów, tylko z konkretnych decyzji. Polska dzięki środkom europejskim, ale także przy dobrej polityce dzięki środkom własnym dysponuje pewnym zasobem inwestycyjnym, pewnym zasobem, którym można różnie rozdysponować, którym można różnie gospodarować. No, w tej koncepcji, którą my przedstawiliśmy i realizowaliśmy, to ten podział miał być nastawiony przede wszystkim na wyrównanie
szans. No, w tej chwili jest koncepcja, która jawnie mówi, że tak być nie powinno, bo w Hiszpanii jest kilka takich wielkich ośrodków, Madryt, Barcelona, Sewilla, inne się nie rozwijają i w Polsce powinno być podobnie. Otóż my odpowiadamy, dlaczego w Polsce powinno być podobnie. No, Polska ma zupełnie inną tradycję, ma właśnie tradycję takiego dość równego rozłożenia. W Polsce było zawsze, ja już mówię o okresie no, przynajmniej od XIV wieku, dużo miast, ale one były na ogół niewielkie. Taką po prostu mamy strukturę jakąś jakby osadzoną mocno historycznie, chyba osadzoną także w świadomości Polaków, w naszej kulturze. I ona powinna być traktowana jako coś do wykorzystania, jako wartość, a nie jako coś, co należy zniszczyć. Ale konkretnie to są, pani redaktor, po prostu pieniądze. No tu się nie ma co oszukiwać. To po prostu my te pieniądze, których jest naprawdę sporo, jeżeli się tym dobrze gospodaruje, chcemy wykorzystywać w ten sposób, żeby swój przedział miał także i Olkusz i żeby te miejsca, które wiem, że się słabo rozwijają, że są kłopoty, że jest bezrobocie, że jest fatalny stan służby zdrowia, były wspierane. Oczywiście do tego dochodzą te problemy odnoszące się do poszczególnych działów. No my uważamy, że te akty prywatyzacji, które i tutaj przecież mają nastąpić, są planowane, jeżeli chodzi o służby zdrowia, są bezsensowne. Ja jeszcze dzisiaj będę o tym mówił na spotkaniu, jak to wygląda na przykładzie Mazowsza, bo akurat dobrze znam, czym się kierują ci, którzy rozdają pieniądze i co to ma wspólnego z interesami pacjentów, bo przecież powinni się kierować interesami pacjentów, naprawdę kierują się zupełnie innymi względami. Krótko mówiąc, to wszystko można zmienić. Można zmienić w Polsce politykę, można zmienić typ człowieka, który jest przy władzy na różnych szczeblach, który rządzi też w spółkach. To jest kwestia tego, czy zwycięży w końcu ta część społeczeństwa, która ceni sobie uczciwość, ceni sobie to wszystko, co jest wspólnotą, to, co jest wartością wspólną, patriotyzm, czy też no, ta, która poza własną kiesą niczego sobie nie ceni. Wspomniał pan, panie prezesie, tutaj przed chwilą o kwestii prywatyzacji, odnosząc się konkretnie do naszego terenu. Jakie powinny być cele prywatyzacji? Po co powinny być sprzedawane firmy, które są w gestii Ministerstwa Skarbu? Czy też ma to znaczenie, komu jest sprzedawane? Wszystko tutaj ma znaczenie. Po pierwsze, prywatyzacja w pewnym zakresie jest w ogóle bez sensu. Znaczy, tam, gdzie mamy do czynienia z firmami strategicznymi, to po pierwsze. Tam, gdzie mamy do czynienia z monopolami naturalnymi, wodociągi, ciepłownictwo, tam tego w ogóle nie wolno sprzedawać. Całe doświadczenie światowe pokazuje, że to tylko i wyłącznie prowadzi do podwyższenia cen dla użytkowników i niczego więcej. No, po prostu jesteśmy eksploatowani w ten sposób. Sieci elektryczne. To są tego rodzaju firmy, niestety w dużej części już w Polsce sprzedane, których sprzedaży my chcemy po prostu zakazać. Przedstawimy niedługo odpowiedni projekt ustawy. To nie powinno być sprzedawane w ogóle. Natomiast jeżeli chodzi o inne przedsiębiorstwa, mówię tutaj o przedsiębiorstwach usługowych albo produkcyjnych, a nie na przykład o służbie zdrowia, to one mogą być sprzedawane wtedy, jeżeli mamy pewność, że to nie jest zakup rynku, po to, żeby przedsiębiorstwo zlikwidować i wprowadzić towary z innego przedsiębiorstwa. To bardzo częsty przypadek w Polsce. I wtedy, kiedy mamy zapewniony odpowiedni pakiet inwestycyjny, pakiet innowacyjny związany z tą firmą, która kupuje, krótko mówiąc, że to się będzie rozwijało. No i oczywiście zawsze powinien być pakiet społeczny, bo musimy dbać o interesy obywateli, o interesy pracowników, który przynajmniej na jakiś czas zapewni pracę, a jeżeli nie może nas zapewnić pracy, to przynajmniej odpowiednie odszkodowania, tak żeby nie było społecznego nieszczęścia. I wtedy to ma sens, chociaż dzisiaj już tak wiele sprzedano, że w gruncie rzeczy my coraz bardziej przychylamy się ku tezie, że poza różnymi tam drobnymi przedsiębiorstwami, które no nie ma sensu, żeby były własnością publiczną, to właściwie już w tej chwili nie ma powodów do naszej prywatyzacji. Nasz udział Polaków we własności w Polsce i tak jest dużo za mało. My będziemy proponować repolonizację polskiej gospodarki. Panie premierze, pozwoli pan, że wrócę jeszcze do zagadnienia metropolii. Jak panu zapewne wiadomo, Olkusz leży między dwiema aglomeracjami. Bardzo tak. Dużą śląską i również znaczącą krakowską. I przed każdymi wyborami kandydaci zawsze podkreślają, że jest to ogromny atut, że Olkusz jest między dwiema aglomeracjami.
Ale właściwie od lat ogranicza się to do tego, że jakby tematu tam jest to, że młodzi ludzie mają po prostu blisko do pracy dojechać z Ogłusza. I jak pan jako gospodarz właśnie Ogłusza, w którą stronę widziałby pan rozwój tego miasta? Właśnie korzystając z tego. Z całą pewnością nie ma sensu rozwijania sypialni. To znaczy takich ośrodków miejskich, które mają bardzo dużą tradycję, to było wydobycie srebra, to jest miasto z tradycjami, to nie jest miasto gdzieś tam, nie wiem, zbudowane za socjalizmu, bo są w Polsce takie miasta, troszeczkę takie, jak to Rosjanie mówią i piszą. Otóż nie, to jest stare miasto o własnej tradycji i powinno rozwijać się z własnych zasobów ekonomicznych i kulturowych. Jest takie hasło naszego programu dla samorządów: każda gmina to Krzemowa Dolina. Oczywiście no, to jest trochę przesady, ale jeżeli chodzi o Olkusz, to tutaj te zasoby, zasoby pracy, ludzi, którzy potrafią pracować, pewna tradycja przemysłowa, zasób no, starej kultury miejskiej, może niewielkiego miasta, ale właśnie starego, to wszystko razem jest do wykorzystania, tylko trzeba chcieć i umieć, trzeba stawiać na właściwych ludzi. Trzeba zlikwidować tą sytuację preferencji dla cwaniaków i łobuzów. Mamy w tej chwili przykłady, jak to wygląda, bo ta preferencja w Polsce w istocie istnieje. Trzeba zlikwidować sytuację, w której nieustannie grosz publiczny jest rozkradany, bo to jest też w gruncie rzeczy rozkradanie grosza publicznego. My wydajemy, według ostatniego raportu, który został skierowany do Unii Europejskiej, bo oficjalne dane są inne, ale o ile to co otrzymałem, troszeczkę tak pantoflową pocztą, to wydaliśmy 50% PKB na wydatki publiczne, 50,2% dokładnie, to jest bardzo dużo. No i ciągle wszędzie nie ma pieniędzy. PKB wzrosło w ciągu ostatnich lat, mimo tego kryzysu. Troszeczkę, co prawda, wzrosło na papierze, bo zwiększono szacunki z szarej strefy. O tym też przeciętny obywatel nie wie, ale mimo wszystko wzrosło. No to jest pytanie, dlaczego jest tak, jak jest? No dlaczego się w tej chwili wszystko sypie, wszystko wali? No powiadam, dlaczego tak jest. No bo po prostu korupcja, wykorzystywanie środków publicznych dla celów prywatnych, no przybrało po prostu gigantyczną miarę. A dlaczego przybrało? Bo jak myśmy starali się ten proces opanować, podjąć walkę z korupcją, powołali CBA, CBA było po to, żeby walczyć z korupcją na górze, nie w gminie, tylko w rządzie, czy w innych dużych instytucjach, ważnych instytucjach, w sądach, to uznano, że to w ogóle jakieś potworne rzeczy się dzieją. Przeprowadzono przeciwko temu wielką kampanię, wprowadzono miliony ludzi w błąd, dzięki temu Platforma wygrała wybory, bo oni rzeczywiście sądzili, że tu powstaje jakieś państwo policyjne, chociaż dzisiaj różnego rodzaju ograniczenia swobód są nieporównanie większe niż za naszych czasów. I dano sygnał całej tej zdemoralizowanej grupie społecznej, że teraz znów można. No jak taki sygnał poszedł, to teraz mamy tego skutki. To jest zupełnie oczywiste. 100% wina za to, co się w tej chwili dzieje, także w sferze korupcji, to jest Platforma Obywatelska, a w szczególności osobiście Donald Tusk. Panie premierze, dużo się ostatnio dzieje w dziedzinie edukacji. Coraz częściej słyszymy o małych szkołach, które są likwidowane na terenie całej Polski. Nie tylko małe, panie redaktor, tylko małe. Tak. I ten problem także dotyczy powiatu orkuskiego. Władze samorządowe planują likwidację kilku tego typu placówek w najbliższym czasie. Co według pana należałoby zrobić, żeby nie dochodziło do takich sytuacji? Tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, ponieważ mamy niż demograficzny, to pewien zakres skomprymowania szkół, połączenia na przykład, no jest uzasadniony, no bo nie ma sensu trzymać szkół, gdzie jest 10 uczniów, a takie zjawiska się pojawia. Ale ponieważ na ten rok jest przewidziana likwidacja około 2000, no to już oczywiście żadnego sensu nie ma. Co na to trzeba, jak na to można poradzić? No, po prostu subwencje na szkoły muszą być większe. No, trzeba przebudować finanse publiczne, stworzyć nowy system podatkowy, zlikwidować całe ogromne sfery nieopodatkowane, które w Polsce istnieją. To wymaga daleko idących zmian, ale my odpowiednie plany mamy. Ograniczyć szarą strefę, oczywiście nie tylko kijem, ale także i poprzez odpowiednie zachęty.
co oznacza też pewne obniżki podatków w pewnych sytuacjach, bo lepiej, żeby z niższych podatków uzyskiwać więcej pieniędzy, bo więcej ludzi płaci, niż żeby były wyższe, tylko że ludzie nie płacą i pieniędzy nie ma. Krótko mówiąc, trzeba tu podjąć szereg działań, no ale one są sprzeczne z interesami tych grup, które dzisiaj panują. Bo trzeba odróżnić władzę, rząd od panowania, przewagi społecznej. Otóż te grupy, które mają przewagę społeczną, ci miliarderzy, ci ludzie, którzy często nie bardzo wiadomo skąd zdobyli te ogromne pieniądze, no, oni nie są zainteresowani w tym, żeby powstał tu system, gdzie trzeba płacić podatki, gdzie jest jakiś porządek, gdzie prawo wszystkiego obowiązuje. Oni wolą taki system, jaki jest, mięciutki, tak zwane miękkie państwo, to jest określenie noblisty szwedzkiego Myrdala jeszcze sprzed 40 lat, w 1974 roku dostał Nobla, a to określenie, z tą wraz z żoną opisywał te książki, to jeszcze jest z lat 60. Tylko ono się wtedy odnosiło do trzeciego świata, że to są takie miękkie państwa. Otóż okazało się, że kraje postkomunistyczne po komunizmie też mają cechy krajów postkolonialnych. To jest dzisiaj są często opisywane i właśnie mają takie miękkie państwo. No my chcieliśmy zrobić twarde, to nas ogłoszono przestępcami. No przestępstw żadnych oczywiście nam nie udowodniono, ale w dalszym ciągu ludzi się tym straszy. No, z miękkim państwem to my daleko nie zajdziemy. Zmywaki i najpodlejsze prace, często te najbardziej upokarzające na zachodzie. I bezrobocie i bida tutaj. I nie coraz lepiej, tylko coraz gorzej. To nas będzie czekało, jeżeli my tego wszystkiego nie zmienimy, a pierwszy warunek tego to jest odsunięcie od władzy PO i PSL-u, bo to są partie właśnie tego systemu. Odsunięcie i to takie trwałe. Temat rekomunizacji, ponieważ to się tutaj pojawiło w kontekście silnego państwa, w pańskiej wypowiedzi. Co miało być zrepolonizowane? Bo jest, często można usłyszeć publicznie temat systemu bankowego, ale co jeszcze powinno być w rękach polskich czy w rękach polskiego państwa oprócz systemu bankowego, co gwarantowałoby istnienie silnego państwa? Wie pan, silne państwo, a repolonizacja to jest troszeczkę coś innego. To nie należy tego tak ze sobą mocno wiązać, chociaż pewne związki istnieją. Silne państwo to uczciwa administracja, uczciwe, sprawnie działające sądownictwo, niestronnicze, potrafiące wydawać obiektywne, jak trzeba, to surowe wyroki. No, w Polsce dzisiaj mamy tak, że przeciętny morderca parę lat siedzi w więzieniu. A ktoś to pobił ze skutkiem śmiertelnym jeszcze mniej. Przecięty gwałciciel gdzieś koło 2 lat. No, proszę to porównać z innymi państwami, gdzie za takie rzeczy no to tam 15-18 lat więzienia. Tam jest inny system oczywiście. To jest, jak można powiedzieć, jak to się mówi, za wejście na salę. Ten Strauss-Kahn się wykręcił, ale gdyby się nie wykręcił, to za próbę gwałtu, czy tam gwałt na tej pani, tej pokojówce, dostałby 20 lat więzienia. No, w Polsce ktoś, nawet gdy go skazano za coś podobnego, dostałby 2, no, albo rok. Więc krótko mówiąc, to też się trzeba nad tym zastanowić, czy ta łagodność tutaj ma jakieś uzasadnienie. W moim przekonaniu nie ma żadnego uzasadnienia. Więc silne państwo to jest to, natomiast repolonizacja to są na pewno banki. Ja jestem głęboko przekonany, że każdy naród powinien mieć własne media. Czyli media te główne, z podkreśleniem także współwłaścicielskiej roli dziennikarzy we wszystkich mediach. I wreszcie to są te części przemysłu, gdzie ci, którzy no, są właścicielami zewnętrznymi, no, najwyraźniej raczej właśnie kupili rynek i nie dbają o rozwój. Nie dbają o to, żeby te przedsiębiorstwa rzeczywiście dobrze funkcjonowały. Proszę Państwa, ja tutaj wspomniałem o tej fabryce naczyń emaliowanych, tu było 7 tysięcy pracowników. Oczywiście no 7 tysięcy to za socjalizmu, bo to była bardzo niska wydajność pracy, zatrudnienie socjalne. W gospodarce rynkowej tak się nie da, ale gdyby tu było silne państwo, to zapewniam, że i państwo dobry gospodarz, to ta fabryka by dobrze funkcjonowała i 7 tysięcy by na pewno nie zatrudniała, ale 3 tysiące by zatrudniała. Bo wydajność byłaby dużo wyższa, ale też byłoby odpowiednie zapotrzebowanie, eksport.
po prostu te rzeczy wszystkie rzucono, można powiedzieć, na pożarcie w imię zresztą pewnych interesów i głupawych teorii. No i takie były tego skutki, a całe pokolenie ludzi za to płaci biedą, bezrobociem, społecznym nieszczęściem, często staczaniem się w świat przestępczości, no bo jak ludzie nie mają żadnego wyjścia, to też tak często się dzieje. Krótko mówiąc, silne państwo to jest coś, co jest, można powiedzieć, wprost zaprzeczeniem tej rzeczywistości, którą my dzisiaj mamy. A repolonizacja to jest powiedzenie, jesteśmy oczywiście otwarci na kapitał zagraniczny, ale wtedy jak nam się dopłaca. Wtedy jak się dopłaca Polsce, a nie wtedy, kiedy to się opłaca na przykład jakimś koncernowi z zewnątrz, który ma tu konkurencję i chce ją zlikwidować, albo przynajmniej bardzo ograniczyć. Tyle. Panie premierze, okręg wyborczy numer 13, do którego należy powiadał Kuskie, jest dosyć ciekawe, bo z jednej strony jest to dosyć konserwatywny Kraków historycznie i również historycznie bastion lewicy w Małopolsce Zachodniej, czyli właśnie w Olkuszu. Nie zmienia to faktu, że co trzecia osoba głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. Z tendencją delikatnie spadkową, jaki jest pana pomysł na najbliższe wybory parlamentarne, w jaki sposób będzie chciał walczyć o swój elektorat? Pani redaktor, to jest tak, ja bym przestrzegał przed mówieniem o tendencjach, z tego względu, że to jest tak, że no, tych wyborów było za mało, żeby mówić o tendencjach. No, pierwsze wybory to były 9,5%, drugie 27%, trzecie 32%, później 30%. No tu trudno wyłapać tendencje, trzeba by było patrzeć na to jednak znacznie dłużej. Sprawa jest prosta. Głównym problemem naszej partii to jest problem dotarcia do wyborców. No bo jest po prostu potężna przesłona medialna. To, co dzieje się między 19 a 20 w głównych telewizjach, no to jest skierowane nie tyle nawet zarządem, co przeciw nam. My jesteśmy w karykaturze, a oni są w kolei w laurce. No i skutki tego z punktu widzenia wyborczego oczywiście być muszą. Ja nie twierdzę, że my nie popełniamy błędów, że nie jest tak, że często miejscowi działacze, no, że tak powiem, słabo wspierają naszą ideę, my to wszystko doskonale wiemy, ale gdybyśmy zdołali to przełamać, no a robimy to między innymi także poprzez odwołanie się do mediów lokalnych, to z całą pewnością odnieślibyśmy sukces, przynajmniej w tym sensie, że nasze wyniki byłyby znacznie, znacznie lepsze. Potem do tego, wie pani, dochodzą elementy manipulacji w pracy, w naszym dokumencie, nie ukrywam, że sam go pisałem, który opisywał, w jaki sposób Platforma Obywatelska tutaj likwiduje w istocie mechanizmy kontroli demokratycznej. Znalazło się jedno zdanie, które całkowicie błędnie zinterpretowano i zrobiono na Śląsku wielką kampanię, że ja uważam, że Ślązacy to Niemcy. No i straciliśmy tam 6 czy 7% głosów, tylko że to z prawdą nie ma kompletnie nic wspólnego, bo ja pisałem nie o Ślązaka, tylko o Rasiu, a to jest jednak coś innego. Ale no, obronić się przed tym rzeczywiście było niesłychanie wręcz trudno. I to po prostu szuka się jednego zdania, tak jest tym Merkel, co tam było napisane, że nieprzypadkowo została premierem, czy kanclerzem dokładnie. No później wokół tego cała kampania, że podejrzenia, że to, że tamto. I to jest coś, przeciwko czemu musimy się zabezpieczyć, musimy bardziej uważać, to prawda. Ale z drugiej strony, no niesłychanie, więc analizować każdą sytuację, ale z drugiej strony no, musimy szukać dotarcia do obywateli, bo oni bardzo często mają kompletnie niewłaściwy obraz, nie mający nic wspólnego z rzeczywistością, obraz sporu politycznego w Polsce. Część uważa, że to jest po prostu spór o stołki, no i wobec tego popiera tych, którzy, nie wiem, są ładniejsi. No może rzeczywiście Platforma jest ładniejsza, no to może jest ładniejszy ode mnie. No. Ja tego nie kwestionuję, a z drugiej strony, a inni z kolei uważają, że my tu chcemy wprowadzać dyktaturę, prześladować kogoś, bo im to wmówiono. Powtarzam, konkurs urody to nie jest to, co powinno być właściwe w polityce, natomiast nie jest tak, że nasze partie są do siebie podobne, są zupełnie inne, pod każdym względem. Programy kulturowo są zupełnie, to są jakby dwa światy, więc jest wybór. Ktoś może oczywiście wybrać tak albo tak, ale powinien wiedzieć, co wybiera.
A żeby wiedzieć, no to musi też wiedzieć, na czym te różnice polegają. No to już jest zupełnie, że tak powiem, zapoznane w życiu społecznym. No kompletnie tego. Nawet to, o co panie mnie tutaj w chwili pytają, te dwa modele rozwoju Polski. Najwyraźniej panie się tym orientują, panie są dziennikarkami. Przeciętni ludzie kompletnie nie mają o tym pojęcia. Nic nie wiedzą na przykład o koncepcji metropolitalnej, czy tam polaryzacyjno-dyfuzyjnej. Przeciętny obywatel spotkany na ulicy, ten, który chodzi na wybory, a nie ten, który nie chodzi. Nie powie na ten temat ani słowa, w ogóle nie wie, w czym rzecz. Czyli nie wie, że na przykład mieszkając w Orkuszu i głosując na PO, to sobie strzela w kolano. A czemu? No bo po prostu w ogóle nie wie, o co w gruncie rzeczy chodzi. No bo media te główne, najbardziej oglądane, no po prostu nie wypełniają swojej funkcji. Są raczej instytucją usługową wobec władzy niż niezależnymi mediami. No tak, na tym rzecz polega. Ja w takim razie chciałam ostatnie pytanie, tak? Tak, proszę. Zapytać właśnie o rolę mediów, o media. Wspomniał pan premier w swojej wypowiedzi o przesłanie medialnej i manipulacji. Uczestnicząc w życiu politycznym, niejednokrotnie jest pan atakowany nie tylko jako przeciwnik polityczny, ale także jako osoba prywatna. Wizerunek Jarosława Kaczyńskiego kreowany jest w mediach dosyć negatywnie. Ja chciałam zapytać, jak sobie pan z tym radzi? Czy nie ma pan czasami dość? I co musiałoby się stać, aby pan odszedł z polityki? Wie pani, dość nie mam, bo całe moje życie w legalnej polityce, bo przedtem przez wiele lat uczestniczyłem w nielegalnej, tak wyglądało, no tylko powołaliśmy porozumienie centrum, natychmiast nas odsądzono od czci i wiary. I zaatakowano to na takiej zasadzie, no zupełnie oderwanej od rzeczywistości, bo przecież na tej pierwszej konferencji myśmy byli pełni rewerencji wobec rządu mazowieckiego i tylko śmialiśmy się powiedzieć, że tacy ludzie jak nieżyjący dzisiaj profesor Geremek czy Adam Michnik, który wtedy był posłem, który uczestniczył bezpośrednio w polityce, to są ludzie lewicy. No później przecież okazało się, że to prawda. No. Każdy, kto prześledzi drogę tych ludzi, chyba nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Chociaż na pewno bardziej Michnik niż Geremek. Geremek był mniej lewicowy niż Michnik. Nie chciał sojuszu z SLD, a Michnik chciał. Krótko mówiąc, tylko to wystarczyło, żeby nas o czci i wiary odsądzono i to zarówno na poziomie kampanii medialnej, jak i na poziomie bardzo groźnej kampanii szeptanej, gdzie tam już zupełnie niestworzone rzeczy były opowiadane. Dzisiaj tą rolę kampanii szeptanej odgrywa trochę internet. Wtedy internetu nie było. Czyli można powiedzieć, no już zostałem zaszczepiony, bo jak za pierwszym razem od razu mnie uderzono, a już przedtem uderzono mnie, chociaż trochę słabiej, jak zostałem naczelnym redaktorem tygodnika Solidarność, to jeszcze było w 1989 roku, no to człowiek się po prostu uodparnia. I w związku z tym na pewno nie to będzie powodem mojego odejścia z polityki. Sądzę, że powodem odejścia z polityki, no jeżeli Bóg będzie dla mnie łaskawy, będzie po prostu wiek. Bo już mam trochę lat i no, muszę się liczyć z tym, że te lata będą biegły dalej. Dziękujemy bardzo.